Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj chcemy kolegom, koleżankom i kolegom przybliżyć trochę temat karm. Karm, ale nie tylko karm, ale tego, co w karmie mamy, czyli poszczególnych składników, ziaren, które używamy, jak również opowiedzieć dokładnie, a powie nam o tym kolega Andrzej Głazik, który o karmach to na pewno wie bardzo, bardzo dużo i wiele osób korzystało już z jego wiedzy. Natomiast dzisiaj mówię, chcemy przybliżyć w ogóle wszystko, coś tak dokładnie omówić o karmach. Tutaj kolega Andrzej Głazik akurat ma przed sobą takie cztery rodzaje karm, ale nim do nich przejdziemy, ogólnie o nich powie nam kolega Andrzej. Proszę bardzo. Dzień dobry, dobry lot koledze. Witam Was. W zasadzie nigdy nie prowadziliśmy takiego programu, to nie jest szkoleniowy, ale żebyśmy wiedzieli, co, jakie ziarna są potrzebne dla gołębi, na rozród, na loty, przed koszowaniem, po koszowaniu, po przylocie gołębi z lotu. W zasadzie nigdy takiego programu nie kręciliśmy. Uważam, że parę słów powinniśmy o tym powiedzieć. Przede wszystkim te składniki, z których składają się karmy, to przede wszystkim jest, mówimy ogólnie, kukurydza musi być, sorgo, jakiś tam groch, groszek i tak dalej. No dobra, ale to czemuś musi służyć. Wiadomo, że tak jak może będę z kartki to czytał, nie? Musimy rozróżnić węglowodany, odróżnić od tłuszczy i od białka. I te wszystkie karmy w sobie mają te komponenty proporcjonalnie zmieszane do potrzeb. Karmy na rozród wiadomo, że muszą mieć więcej białka. Karmy na loty muszą mieć więcej cukrów prostych, to znaczy się węglowodany, skrobia. I może tak po kolei powiemy, co to są węglowodany. Węglowodany, koledzy, to są, to jest energia, bardzo szybka energia, którą gołąb przerabia z kukurydzy, sorgo, dari, z kripsu. Krips to jest podobny do popcornu, ale to nie jest popcorn. To jest odmiana kukurydzy. Odmiana kukurydzy, to my ściągamy aż to z Argentyny, ale to przez posiewnika. Pszenica, proso, to są właśnie te węglowodany. I teraz musimy wszystko zrobić, że no, każdy patrzy, żeby jak najmniej wydać pieniążków na zakup danej karmy. I no, są kukurydze grubsze, drobniejsze, są kukurydze zimno suszone, wszystko to, co ściągamy tam powiedzmy z południa Europy, nazwijmy to platy, platy różowe, platy żółte. Są to drobniejsze kukurydze, które dodajemy właśnie do tych karm stosowanych na loty. Przepraszam, że ci przerwę, ale to chodzi o coś takiego też, że karma, jeżeli ona będzie zawierała kukurydzę, to bez względu na to, jakiego rodzaju jest to kukurydza, czy ten węglowodany tak samo działają, czy tam jeszcze chodzi o to, że w samej kukurydzy tej takiej właśnie, co mówiłeś, to odmianach jest i inna zawartość tych węglowodanów i jeszcze oprócz tego dodatkowych jakichś rzeczy? Jest. Karmy, powiedzmy kukurydze, które powiedzmy są z południa Europy, one mają troszeczkę w innej temperaturze są wyhodowane i tam troszeczkę jest ich wyższa wartość. Mało tego, nie są niszczone zarodki poprzez zimne suszenie ich i one troszeczkę wyższą wartość mają odżywczą. No na to musimy zwracać uwagę. No i ta kukurydza, powiedzmy tak jak tu nasza, my stosujemy do tanich karm nawet drobne kukurydze, takie jak platy. I to one są tu z brzegu Czech, czy tego, ale to one są troszeczkę droższe mimo wszystko, ale bardzo drobniusieńkie. One przechodzą przez sita, szóstka, siódemka, to jest bardzo drobna kukurydza. Nawet w takiej taniej karmie ekonomik my mamy te kukurydzy węglowodany. Do węglowodanów to, co powiedziałem, należą sorga i tak dalej. Sorgo jest bardzo treściwe, bardzo pożywne. Tak jeden dzień, jak mocno będziemy karmić tylko sorgiem, na drugi dzień zdecydowanie mniej jedzą. I my w karmach mamy no, sorgo. Proporcjonalnie staramy się, żeby tych sorg, a nie innych komponentów, powiedzmy, nie było za dużo. Każda karma w zależności od potrzeb, powiedzmy jak na rozród, musi mieć proporcjonalnie ilość kukurydzy, strączkowych, jak mówiliśmy o białko. Białko to są strączkowe. Są to groch zielony, groch biały, pelucha, wyka. Oczywiście w tych tańszych karmach stosujemy grochy, peluchy,
one są troszeczkę, powiedzmy, grubsze od tych, które stosujemy, strączkowych, które stosujemy w karmach w niebieskich workach. I jest taka różnica, tu później to pokażemy, bo to są karmy typowe na rozród, te cztery. Oczywiście my więcej ich robimy, ale takie, żeby było widać tu od razu, jaka jest różnica. Ale jak mówiliśmy o białku, to takim w tych prostych karmach to podstawą właśnie jest groch pelucha. W tych droższych karmach, to pokażemy w lotowych, to my stosujemy jednym z najlepszych białek, jest soczewica. Mungo. Są to bardzo drogie komponenty, do 5-5,5 tysiąca tona kosztuje, a groch zwykły, no powiedzmy 1000. 5 razy droższy jest ten komponent, ale stosujemy go, dlatego że on to jest zdecydowanie wyższa wartość. Mało tego, nawet w ostatnim dniu soczewicę można podać w dniu koszowania, które jest w zoncie, ale nie potrzeba. Do tego jeszcze wrócimy. Tym białkiem to jeszcze jest, powiedzmy, soczewica. Wyka, ale tylko jasna. Żadne czarne wyki polskie. Z tego względu, że polskie jeszcze to są stare odmiany, gdzie przy jakiejś takiej wilgoci tu w pomieszczeniach, a to jest normalne, że powiedzmy, jak deszcze padają, to jest większa wilgotność. Rano jest większa wilgotność, mgły są. Tak, ale to wszystko na ziarnie się osadza. Magazyn gdzieś otwarty, worek w gębniku otwarty. I co? I na tym rośnie pleśń. Wytwarza się kwas pruski. To jest trucizna. To jest nie tylko dla gołębi, ale dla ludzi tak samo. I dla innych zwierząt. Nie stosujemy takich wyk. Ale wyka jest super sprawa, jeśli chodzi o białko. Po soczewicy myślę, że na drugim miejscu jest właśnie ta jasna wyka. Białe groszki, a to są drobniusieńkie groszki i te odmiany też, co stosujemy w tych niebieskich workach, tego się nie kupi za 1000 zł. One kosztują około 3000 tona. To jest też 3 razy zawsze drożej to wszystko. I nieraz tak ktoś mi zarobił, a czemu mówi tu rozród na przykład, jak tu mamy, RL-ka ta jest tyle droższa od RL-ki tej. No tak, ale tu są te drogie komponenty. I nie wyjdzie tego, nie sprzedamy tego za złote 20, jak średnio wychodzi wszystko około 3 zł, 2,50, 3 zł kilogramy. Ale dobra, to nie o tym mowa. Odróżniliśmy białko od węglowodanów. Wiadomo, że białko jest potrzebne teraz na rozrodzie, gdzie już mamy młode, no na wyjściu, wszyscy ci, co parowali gołębie w lutym, przygotowując do metody obrotowej, do lotowania metodą wdowieństwa, metodą obrotowania. Jest to tak zwane totalne wdowieństwo, lecą samce, samice. Wszyscy parują mniej więcej, tak to się przyjęło, że w lutym. To nie tylko mój pomysł był, ale wielu hodowców czołowych w Europie, że to bardzo prosta metoda. I tu musimy o jednym pamiętać, że gołębie, które teraz wychowują młode, już musimy powoli, one takie mają około 20 dni, powoli musimy karmy lotowej dodawać, nie? Tam, gdzie jest tłuszcz. Ultrawdowce. Albo mamy tłuszcz z ręki, dajemy. Dajemy takim bardzo, jakby tu powiedzieć, tłuszczem spokojnym, niepowodującym pierzenia. To jest słonecznik łuskany. Na równi z orzeszkami, można powiedzieć. Słonecznik łuskany i orzeszki ziemne. Z tym, że orzeszki są bardzo drogie i niebezpieczne. Tam też trochę wilgoci złapią i ten kwas pruski jak nam wytworzy się. I trujemy gołębie. Ktoś mówi, ty leciałem, tak leciałem. Nawet nie pamiętam, kiedy zmienił orzeszki, o kogoś tam przywiózł, były lekko przysuszone. I dupa, po lotach, panowie, po wynikach macie, nie? Przeszliśmy takim spokojnym krokiem do tłuszczy. Jest to słonecznik w łusce, słonecznik łuskany. Jest to owies. Orzeszki, jak powiedziałem, rzepa, grzepik, siemię, kanar, konopie, kanar. Czemu kanar się daje kanarkom? Żeby śpiewały. One też tak działają jak podwyższony testosteron, jak konopie. Konopie podajemy, szczególnie działa na samce, ale na samice też. Podwyższone mają testosteron. One mają chęć do spółkowania większą. No i jak to idzie w parze też z tym, że te gołębie z metody wdowieństwa pobudza im się popęd płciowy, ale też większa tęsknota do samic. Ale tu uważajcie, koledzy, bo to jest bardzo niebezpieczne. Jeśli chcesz latać na kolopiach, to musisz o jednym pamiętać. Jeśli
dwa razy. Wieczorem dasz samcom pół łyżeczki konopi. Dobra. Dzień przed koszowaniem, dwa dni przed koszowaniem, ale tylko wieczorem. Samicom dasz po jednej łyżeczce. Nic się nie stanie. Ale jeśli samcom dasz po łyżeczce, nie? To jeden tydzień, drugi tydzień i coś może się stać. One po prostu za dużo wysiłku włożą w ten lot. Przez cały tydzień nie wyczyszczą sobie mięśni z kwasu mlekowego. I słuchajcie, no, nawarstwia się zmęczenie z lotu na lot i z tego asa zrobimy kogo? Gołębia, który przestanie robić konkursy i w końcu zginie. No to byśmy tak powiedzieli tylko, co to są węglowodany, powiedziałem, co to są tłuszcze, co to są białka. I te karmy składają się właśnie z tych wszystkich komponentów. Ja tylko jeszcze jedno pytanie mam, bo karmami kolega Andrzej zajmuje się już wiele, wiele lat. Ja odkąd pamiętam, Ciebie znam, to zawsze właśnie się kojarzona firma, Twoja Prima jest przede wszystkim z karmami i z innymi suplementami diety, ale jeszcze jakbym tak prosił, jakbyś powiedział takim krótkim rysie historycznym odnośnie, jak się zmieniały te składy, bo masz tutaj karmy 4, akurat masz karmy, powiedzmy, tutaj są takie rozpłodowe, rozpłodowo-lotowe. A kiedyś takie karmy, teraz mamy na rynku bardzo dużo firm, bardzo różnych producentów, każdy się wiadomo stara stworzyć taką jakąś swoją taką mieszankę, żeby się i odróżnić od pozostałych firm i też jeszcze stworzyć coś nowego, lepszego. Każdy takim prawdopodobnie się takim też kieruje tutaj, no, takimi czynnikami. Natomiast jak kiedyś, te 15 lat temu, karmy, one nie było takiego bogactwa karm i też komponenty, które były używane, były na pewno dużo mniejsza grupa. No zobaczcie, tu R-ka. No, tylko żółta kukurydza jest, nie? I to jest taka, ona przez 7-8 sita przechodzi. To jest kukurydza gresowa. Gresowa, spożywcza, to nie jest paszowa. Tu nie ma, w ogóle nie stosujemy paszowych kukurydz, a w ogóle gołębie, które już raz zjadły te kukurydze, już paszówki nie ruszą, nie? Jaka jest różnica? No za chwilę będziemy tylko, a jak to się zmieniało, bo kiedyś miałeś tylko chyba jedną. Chcę właśnie to powiedzieć. Myśmy w zasadzie większość strączkowych stosowali z Polski. Grochy, wyki, peluchy, teraz też, ale od producentów, którzy są pod nadzorem weterynaryjnym, tak samo jak i nasze ten, to nie jest nadzór weterynaryjny, tylko... Taki rolniczy, coś takiego. Tak, ale weterynarz też mają, ale to nie jest typowy nadzór weterynaryjny i tylko w zasadzie od takich możemy kupować komponenty. I czym to się różnią te zboża? To są inne te ziarna, zobaczcie. Na przestrzeni lat, tak? Tak, to jest groch wyhodowany, ten, w Polsce. Ale przez właściciel gospodarstwa jest Irlandczyk. Ucieka mi. To jest w Czechosłowacji wyhodowane. W Czechach raczej. W Czechach, no źle. Nie, to jest od tego samego, przepraszam. To jest w Czechach, ale te na przykład stosujemy do tych tańszych karm, jak RK, RL, KPP. To są grochy. One i tak są drobne, ale już do tych troszeczkę z wyższej półki średnio drobne stosujemy. Kiedyś nie było czegoś takiego. To takie były, tu jeszcze z 2 mm były większe peluchy, kwadratowe, jakieś pomarszczone. Teraz nie ma czegoś takiego. Są, ale to w gospodarstwach wyprodukowane w takich, gdzie powiedzmy produkcja ta się odbywa na bardzo niskim poziomie. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to głównie ta ewolucja polega na tym, że po prostu mamy dostęp do nowych odmian tych komponentów, czyli tych grochów i ileś, tak jak tutaj już pokazałeś, że są trzy rodzaje, czy kilka jakości. Sam zielony. Jakość tego jest inne odmiany i podobnie z kukurydzami, bo tak jak też znajdujemy, my często na etykiecie widzimy napis kukurydza, a nie wiemy też dokładnie, jaka to jest kukurydza. No, słuchaj. To jest na przykład rozrzut ekstra, nie? O, trafiła się połóweczka, ale to my nie odsiewamy. Połówka jest tak samo wartościowa, jak i całe ziarno, nie? No, zobaczcie, pelucha uciekła mi, ta psia krew. Jeszcze drobniejsza od tego grochu. Tam widzę tu odniosę. No. Czyli na przestrzeni lat się te odmiany zmieniały. A jak uciekają mi te peluchy? Zmieniały się te odmiany i po prostu one są, teraz są, mamy dostęp do więcej, dlatego możemy też tych mieszanek w zależności od tych komponentów więcej stworzyć. Od wyboru do koloru. Akurat to takie się złapało ziarno brzydkie. Ale no, to nie było możliwości. Jakaś taka ta pstra peluszka, ona jest droższa zdecydowanie od tych peluch, powiedzmy, w tych tanich karmach. No ale hodowcy, no... I gołąb wybierze tą drobniejszą peluchę, drobniejszy groszek,
I hodowca też patrzy na jakość, weźmie karmę, przede wszystkim rękę włoży do środka, do worka i sprawdza, co jest. Musimy włożyć rękę tak aż tutaj za nadgarstek, pomieszać i patrzymy. O, pył. Nie kupujemy czegoś takiego. Nam się zdarzało też, że nieraz był pył. Jak się zapchał tam ostatni ten, no generalnie my kupujemy teraz komponenty tylko czyste. Nie używamy żadnych czyszczalni, jedynie dmuchawka do kukurydzy jak przyjeżdża, bo to są kukurydze prosto z pola. To tylko to oddmuchujemy. I tam żadnych sit, żadnych nic nie ma. Czyli to by było, jeżeli to możemy powiedzieć o komponentach wchodzących w skład poszczególnych karm. Czyli z tego co zrozumiałem, to zasadniczo te karmy, o których mówiłeś, dzielą się na takie dwa rodzaje. Karmy rotowe i karmy rozpłodowe. Karmy rozpłodowe, no jeszcze mamy, to później będziemy tak. Mówili o zimowych, o tak. Pierzeniowe. Sezonowe. Tak. Kolosalna różnica jest. Biało-czerwone worki, niebieskie i teraz weszły szare worki. One są brzydkie, ale taka moda na zachodzie jest i my idziemy z trendem mody i też stosujemy brzydkie opakowania. A to co w środku musi być piękne. I właśnie o tym teraz będziemy mówić w kolejnej części. Także na razie dziękujemy, a o karmach lotowych, rozpłodowych i o tych innych, o których kolega Andrzej mówi, powiemy w kolejnych odcinkach. Także dziękujemy, do zobaczenia. Zapraszamy, dobry lot.